Witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was niespodziankę, tak jak wcześniej Wam mówiłem. Janusz, który ma, uwaga, 67 lat. Jest to mój podopieczny. Prowadzę go już jakiś czas, jest na mojej diecie, na moim planie treningowym. Rzeźba wychodzi coraz lepiej. Dzisiaj, tak jak Wam zapowiedziałem wcześniej, na wcześniejszym materiale, zrobimy sobie cały trening. Będziemy trenować bareczki i triceps dzisiaj. Zrobimy na bareczki dwa ćwiczenia podstawowe, jedno pomocnicze. Triceps już będzie delikatnie dojechana, więc upieczemy go na poręczach, a więc robimy sobie bombki na poręczach i jakieś dodatkowe jeszcze ćwiczonko zrobimy. Janusz przywiózł mi dzisiaj prezent. Tak, jest to prezent troszeczkę spóźniony, urodzinowy. Mam nadzieję, że trafiłem. Trafił, koszuleczka jest w środku. Później może się pochwalę. Może się pochwalę. Tak, później się pochwalę, jak to wygląda na łoże i pokażę Wam, jak to wygląda w tej koszulce. I karteczkę tutaj mam oczywiście, też ją później przeczytam. Tam nie ma żadnych życzeń, ponieważ życzenia Twoje Ty sam najlepiej znasz. Więc jest tylko mój podpis i 67, że zawsze pamiętam, ile mam lat. 67, bo ja już powtarzam. Ja 67. 67 lat, to 30 dokładnie, 30 lat starszy ode mnie. Zaraz zobaczycie, jak on ciężko trenuje. Znaczy musi ciężko trenować, bo ja będę trenował z nim, także będziemy ciężko trenować. Przechodzimy do treningu. Zawsze przed treningiem właściwym, a więc przed seriami właściwymi, robimy serie wstępne rozgrzewkowe w celu sprawdzenia, czy nic złego się nie stało. No więc w czasie nawet spania mogliśmy źle spać, mięsień jest nadciągnięty, przy użyciu większego obciążenia moglibyśmy ten mięsień uszkodzić, naderwać, zerwać nawet, a więc robimy 3 serie wstępne w celu sprawdzenia, czy wszystko jest w porządku. Zademontujemy technikę. Nie odchylamy tak, ani nie odchylamy w tą stronę, trzymamy w pionie. Przed ramię idzie w pionie. Nie stukamy, w celu, żeby nie wytrącić napięcia mięśniowego. Maksymalny wyprost pod środowiska, pełen zakres ruchu. Tutaj trzymamy pionie. A więc delikatny obszar. Możemy schodzić niżej, tak? Jeszcze jedna uwaga, Janusz, jakbyś mógł cisnąć na głowę. A więc jest to jedno, mini proste, tak? Dokładnie o to chodzi. I dalej. To jest dobra pozycja. Wielu z moich widzów, którzy oglądali wcześniejszy materiał, mówili, że Janusz miał bardzo łatwe życie, dlatego tak wygląda. No to Janusz, powiedz, czy ty miałeś takie łatwe życie, czy tak łatwo ci to życie przeszło, że tak oszczędziło cię, czy? Nie bardzo. Nie bardzo. A więc długo go opowiadać. No, długo go opowiadać, a więc nie oszczędzało go życie, nie. No, nie oszczędzało go życie. Więc nawet Janusz miałeś wypadek jakiś, prawda? No, mam złamane biodro, tak, i śruba. Wypadek w pracy 6 lat temu. 6 lat temu. I ile przeleżałeś? To znaczy pół roku nie chodziłem. Pół roku nie chodziłem. Pół roku nie chodził. Na kulach pół roku miał wypadek. Powrócił, dużo mocniejszy. Prowadzę go... Ile cię prowadzę już czasu? Od połowy stycznia. Od połowy stycznia. Kilka ładnych miesięcy. I może sylwetkę pokażę. Jak wyglądał, jak zaczynaliśmy i jak wygląda aktualnie. I ja już teraz widzę, że, że robota została wykonana, że trzymał miskę, bo widzę już po ręce, widzę po ręce, że wycięło. Bo ja fachowym okiem szybko zejdę i widzę tutaj bardzo ładną separację. Bardzo ładną separację, nie wiem, czy to widać w kamerze, ale dużo, dużo się tutaj poprawiło, bo Janusz przyszedł do mnie przede wszystkim w celu wycięcia tej sylwetki, jeszcze mocniej. Aczkolwiek ty nie miałeś tak ulanej tej sylwetki, nie można powiedzieć, że sylwetka była ulana. Nie, no. Trochę kilogramów było. Było troszeczkę więcej, tak. A więc nie było tak mocno widocznego tego sylwetka. Teraz widzę, że rzeźba tutaj jest na najwyższym poziomie. Zrobimy 4 serie główne, w każdej serii będzie użyte większe obciążenia, więc te hantle cały czas będzie ciężar szedł do góry, a ilość ruchów powtórzeń będzie malała. Ostatnie spróbujemy zrobić
3 powtórzenia samemu, no i ja pomogę do 5 na przykład, tak? To będzie odpowiedni ciężar. Zaczynamy 15? Pierwszą, tak? 15 powtórzeń. To będzie dobrze. Chciałbym zobaczyć prawidłowe zarzucanie tych kontr, więc niedopuszczalne by było zrzucenie w ten sposób, tak jak ja nie wtedy ładnie, ale to już ja jestem po prostu łamię pewne zasady. A więc chciałbym, żeby to było zarzucane z kolan. Więc podnosimy, kładziemy na kolana, siadamy i z kolan. Nie? Teraz weźmiemy 20. Spróbujemy z nimi zrobić 10 powtórzeń. Myślę, że lekko. Powiem ci, że ja dzisiaj nie byłem przygotowany na ćwiczenie. Ale mówię. Ja się stałem. Nogę zrobiłem wcześniej, żeby nie miał tarczy, żeby siły. Ja już jestem na jadówce bardzo ciężki, wiesz, także przed tymi zawodami, także wczoraj mocno podpiczyłem i ja dzisiaj sobie odpocznę. Ale podobno jestem maszyną, tak jak i ty. Znaczy, ja powiedziałem, że Janusz mnie bardzo motywuje i to jest prawda. On mnie bardzo motywuje. I ten dzisiejszy jego przyjazd mnie zmotywował. To ci się tyłek. Wiesz po co łatka jest już ustawiona pod takim skosem? Dlaczego łatkę ustawiamy już pod takim skosem? Żeby za mocno się nie odchylać. Bo gdyby była w pionie, to by powodowało co? Bardzo mocno lądozę bardzo dużo. A więc ustawiamy ją delikatnie już pod skosem, żeby już nie trzeba było tego robić. Dlatego staramy się docisnąć tyłek. I bardzo dobrze się wciska. Tak. Jedziemy do 10. Spoko. Patrzcie. Siłę, koń. Dawaj mocno. 9. Jeszcze raz, nisko. O, góra. I powoli do dołu, powoli. Tak. Dwadzieścia pięć, zwiększa. Patryk mówi, Janusz ćwiczy. Możemy obrócić tę sytuację następnym. Ja ci tam koszulkę personalną trener i ty będziesz mnie stał do tyłu. Okay. Ty będziesz prowadził. Ja nawet lubię, wiesz? Bo to hejterów to ci interesować. Bo oni zawsze pytają ich. Ja sobie sam nie żyłem, 40, ale nie wiem, czy sobie żyłem. Bo wiecie, Miarkę. Moich hejterów nie interesuje, jak wyglądasz. Ważne, ile masz w łapie. 40 cm, żebyś się już nie musieli. Nie jestem pewien. 4 dychy. Ale ja sobie sam wierzę. Ale że... mama wygląda jak moja. To ja musiałem okłamać. No to podobna łatwa, no. Nawet podobnie do cięta. Ale to wiadomo, no ta sama dieta. Ta sama dieta, także no nie może być inaczej. Tylko nie mam żonki. Co muszę robić? Na to jest czas. U ciebie to tylko numer. U ciebie to tylko numer. Lecimy. Jak to ktoś z hejterów tam napisał, to nie jest typowy Janusz. Nie, to jest Janusz jeden na milion. To jest jeden na milion, tak się zdarza. Może nawet w milionie byście nie znaleźli. To spróbujemy na 6. Na 6 razy. Lekko. To możesz. Lecimy, dychu. Lecimy. Raz.
trzymamy stabilnie, mocno ściskamy dłonie na hamstring. Bez pomocy. Bardzo ładnie, zobaczcie. Nie chcę, żeby mu pomagał, nie lubi. To jest dzik. Patrzcie. Patrzcie. Lekko. To jest to. Pięknie. Ładnie. Co ja mogę tu powiedzieć? Pozamiatane. Cześć, było. Pozamiatane. Powinieneś powiedzieć jak ten. Mam coś tego... jeszcze? Nie? Nie, tylko chodzi o to, że ja tego już nie robiłem praktycznie nigdy. Jeżeli chodzi o ten, to jest podstawowe. To jest jedno z podstawowych. Później robiłem, ale na maszynach. Na maszynach. Ale z wolnym ciężarem nie robiłem nigdy, bo miałem zerwany bark. Pół roku walczyłem z zerwanym barkiem. Unikałem. Ja myślę, że wszystko w porządku. Technika jest? Pójdziemy w 30. Zobaczymy, jak się ten bark trzyma. Moja żona mówi, zobaczymy, jak ten bark się trzyma. I się już zalecił. To ile razy? No tak razem do 5. A więc widzicie, ostatnia seria. Ostatnia seria. Mamy 30. Obciążenie na tyle duże, żeby wykonać 3 powtórzenia. Oczywiście ja mógłbym trochę więcej wziąć. Ale ja myślę, że Janusz 3 zrobi. Ja mu pomogę do 5. A więc to, że masz partnera, to trzeba to wykorzystać w czasie treningu. A więc ja spróbuję zrobić tak samo. 3 sam i do 5 z Januszem. Ciężko na pewno. Ja już jestem na redukcji skrajnej, ale... Ej, też będą 30, ola Boga! Co to za mały ciężar? Tak. Nie? Ten z reguły ci, co siedzą, chipsy jedzą na kanapie, piwko pije, takie kałdun i mówi, co oni robią? To jest niedopuszczalne, nie? Teraz zapraszamy na siłownię. Tak, zapraszamy na trening. Op, shop. Up. I to mówiłem, że partnera trzeba wykorzystać. Wykorzystałeś. Tak. Uff, to było dobre, to było coś. Teraz, Janusz, pokaż im ogień. Pokaż ogień w łapie. Pokaż. Mocno. Mocno. Raz. Dawaj. Jest to mocy? Tak. Dwa. Dawaj. Trzy. Trochę niżej. Cztery. Jeszcze raz. Mocno. Up. Mocno i powoli do dołu. Powoli, 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 powoli. Tak. Tak. Widzieliście to? Trzy dyszki. No, pięknie. Podobało mi się to, bo było to za żarcie. Było to coś. A chęć. Tak, ta chęć. No to ten zryw. No i teraz płynnie przejdziemy na żołnierskie. Drugie ćwiczenie podstawowe to będzie żołnierskie. Wyciskanie sztangi na głowę. To jest bardzo istotne. Na co chciałbym zwrócić uwagę. To przede wszystkim to, że schodzi do samochodki. Aby z dotyk tak właśnie. Wypytasz ją, odchylając głowę i wysykasz, to ją wejdzie nad głową. Nad głową. Nie idzie z przodu, idzie nad głową. Tak? A więc musi być ten ruch głową wykonany, bo ja idę. Tak samo tutaj, jak łapię za sztangę, można podejść bliżej. Jak łapię za sztangę, to łapię mniej więcej na tej szerokości. Dlaczego? Żeby tu był zachowany ten kąt. Jak zejdzie, to już zachowany nie może być tak, nie może być tak. Musi być ten kąt. Już proszę, już tam system.
Spójrzcie, bestia. To on. Piękne. Możesz troszeczkę znów pomagać później. Na to będzie kanku. Ładnie. Dla głowy. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Rozgarść taki troszeczkę wyłonany. Tak? Trzeba kontrolować. Tak? Mocno. Mocno. Dobrze. Wystarczy. Powoli do dołu. I odkładamy w ten sam sposób. Podchodzimy z nią. Dobrze. Na co chciałbym zwrócić uwagę, żeby nie jest taki powoli. Z tego ten dowodnie. Zobaczmy, że jest taki powoli. Gdyby nie jest taki powoli, to by się kontrolował i przyszedł dalej. Na głowę. Zauważyli, że wyglądam większy mimo tego, że straciłem 9 kg za bardzo. To co ja wam mówiłem wcześniej, że kiedy hejterzy mnie podejrzewają o środki dopingujące, kiedy ja redukuję przede wszystkim. Jestem mniejszy, teraz jestem dużo mniejszy, na pewno niż mnie widzieli wcześniej, ale jestem docięty, tak samo jak Janusz. Mówi, że zauważyli ludzie na siłowni, że wygląda lepiej. Wygląda na większego, mimo tego, że jest mniejszy i starszej redukcji. To co wam powiedziałem, że najważniejsza w kulturystyce jest przede wszystkim estetyka i jakość mięśni. Estetyka i jakość mięśni jest najważniejsza. Nie ma jakości, nie ma estetyki, nie ma nic. Możesz być ulany, duży, a będziesz wyglądał kiepsko. Dlatego ja tak naprawdę przed zawodami w przygotowaniach wyglądam najlepiej. I ty zredukowałeś tego, bo trochę dietę pozmienialiśmy. Pozmienialiśmy, o ile temu pozmienialiśmy dietę? 2 miesiące temu, bo prowadzę cię już kilka miesięcy, ale 2 miesiące temu zmieniliśmy delikatnie dietę, cięliśmy kalorie. Przede wszystkim węgle cięliśmy. I pozwoliło nam to osiągnąć jeszcze lepszą sylwetkę. Jeszcze lepszą sylwetkę. Co widać? Ja od razu zauważyłem na przykład. Na siłownię widać było. Jeszcze raz. Mocno. O! I powoli. Tak. Zapamiętajcie, żeby jak najwięcej skorzystać, to właśnie teraz pokazałem. Ten ostatnie powtórzenie, ostatni ruch, jak najwolniej opuszczamy. Negatywnie. Żeby jak najwięcej skorzystać jeszcze z tego ćwiczenia, z tej serii. Wykorzystać tą serię jak najbardziej. Zakończyliśmy drugie ćwiczenie podstawowe. Teraz przejdziemy na to ćwiczenie pomocnicze. Dzisiaj zdecydowaliśmy z Januszem, zapytałem Janusza, co chce zrobić, czy wznosy przodem, czy wznosy bokiem z handlami. Janusz wybrał wznosy bokiem, jest to ćwiczenie trudniejsze technicznie do wykonania, ale zaraz je opanujemy. Zaraz się połączymy, ja też muszę się jeszcze... Delikatnie pochylona sylwetka, delikatnie, nie za mocno. I ruch nastąpi tylko tutaj. Tak, tylko tu. A więc o co nam chodzi? Zatrzymaj. Tu musi być cały czas prosto. Nie może się zdarzyć tak, ani nie może się zdarzyć tak. Tu musi być cały czas prosto. A więc możemy iść do tego stopnia nawet delikatnie wyżej, ale nie może się już to zmienić. A więc nigdy w życiu nie może się to zmienić. To już jest na stałe ustawione. Jak idzie w dół, to schodzi tu i go występuje tu. Dlaczego? Ponieważ ten pociągnięto bierze tutaj chodzi. To nie wolno dopuścić, żeby coś tutaj robił biceps. Na sucho. Teraz stanku. Spójrz. Zacznę tu, możesz zacząć tu, to jest bez różnicy. Ja zacznę tu na stół. Widzisz co się dzieje? Pracuje sam fal. Tutaj nic się nie zmienia. Ja po 15 robię. 15, 3 razy 15, tak. Bardzo ładnie. Super.
wyprzedza. Handla wyprzedza. Łokieć wyżej. Tak. Tak. Bardzo ładnie. Ale ładnie mnie tu. Tak. Jeszcze pojedę. Do ciemu, łatwe do ciemu, bo ja widzę pięknie. Pięknie. A chyba te kilogramy chyba też zeszły troszeczkę, czy nie? No zeszły. Bo mieliśmy, ile mieliśmy, jak zmienialiśmy dietę? Od początku? Nie, jak zmienialiśmy. 92. 92. Teraz na... 88, tak dzisiaj, 89 na dzisiaj. No to z 92 2 miesiące, dobrze mówię? Z 92 na 2 miesiące zeszło na 88. 88 miesiące, tak więc no, 4 kg prawie poszło w dół. No nie, nie całe, 3 coś. Bardzo ładnie, fajnie. I to od razu widać. I to pięknie. I ja jestem zadowolony. No wiesz. To, co wam już mówiłem, choć to ja muszę obniżej kadr. To, co wam mówiłem, łapy są bardzo dobrze, ale nie o tym chciałem mówić, ale łapy wygląda, jakby miał większą ode mnie, chyba jest większa. To ja musiałem oszukać z tym 44 cm. Miarkę mam chyba cienką i sklejaną. Ale przejdziemy teraz na triceps i zrobimy dwa ćwiczenia na triceps. Dlaczego tylko dwa ćwiczenia? I dlaczego ćwiczenia nie będą z dużym obciążeniem? Bo triceps już jest upieczony. On tylko dochodzi, po to powiedzieć. I go delikatnie jeszcze tylko przypalimy na dwóch ćwiczeniach, ponieważ na barka triceps został już bardzo mocno, to zresztą czujemy, prawda? Zresztą go widać. O! Widać, że on dostał. Tak. Spójrz się. Jak skorpion. Ogon skorpiona. Może uchodzić. Tak. Bardzo ładnie. I dostał triceps już bardzo mocno, dlatego zrobimy tylko pompki na poręczach i linkę dodatkowo do tego. Tak. Ściąganie linki do ciągu górnego. Tak to się nazywa. Janusz zwrócił tu uwagę na jedną rzecz, co jest bardzo istotne, że w tym wieku, zgadza się, tak sobie żartujemy, że to tylko liczba, wiadomo, ale zwrócił uwagę, że w tym wieku organizm delikatnie potrzebuje więcej czasu. Wiadomo, no testosteron nie jest tak wysoko, ale potrzebujesz więcej czasu niż na przykład ja. No ja przy tobie też jestem młodzieniarz, można powiedzieć. A więc dobrze zwrócił na to uwagę, ale zobaczcie, że mimo wszystko, że potrzebujesz więcej czasu, to i tak walczysz o tą sylwetkę i ta sylwetka cały czas się przesuwa do przodu. Więc nie stoisz w miejscu, cały czas to się przesuwa do przodu. Bardzo fajnie. I docina, dolne kosteczki docięte. Później wam pokażemy fotę. Bardzo serio. To jest bardzo istotne w punktach na krępach. Przede wszystkim, żeby jodki dać się za mocno do przodu. Janusz już mi zwrócił uwagę na samym początku, powiedział, trenerze, te uchwyty są za szerokie, jak to dobrze. Na wąskie. Musimy zrobić jak składnie. Bardzo blisko. Nie wolno za bardzo się odchylać do przodu. Kto by się stał, gdybyśmy się odchylali do przodu? Do 15 powiedziałem Januszowi do 15 i ja się spodziewałem, że Janusz powie do mnie, Patryk, poszedłeś do 15, on powiedział, spoko, ma do 20. No chcę do 20, trenera chcę zajechać, no ale dobrze. Ja... Takiego sobie wybrałeś ucznia. Na Facebooku ostatnio film mi Janusz wysyłał, muszę go pochwalić, ile tam było, 30 Janusz? Ponad 28. Patrzcie, patrzcie co za dzik. To jest dzik, spójrzcie. Powtórzę jeszcze raz. Że jeszcze raz powtórzę. 67 lat. I dzik. Dwie dycha, ledwie co? Ledwie co? Nie, proszę cię, nie pokonaj mnie. Zrobię 20, żeby cię nie pokonać. Dobrze, dobrze. Widzicie? To jest fair play. On mógłby mnie załatwić. Patrzcie, jaki triceps. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście,
15, 16, 17, dawaj, 18, 19, dawaj, jeszcze raz, dawaj, mocno, 20. Widzieliście to? Komandos. Pięknie, ha? Moja szkoła, bardzo ładny. Ten zaciąg, to mi się to podobało, to na twarzy, nie? Tak, tak, to coś. Ostatnie ćwiczenie na chwilę. Ja nazywam też ćwiczenie pomocnicze. To jest ściąganie linki wyciągu górnego, żeby hejterzy nie mówili, że niepoprawne nazewnictwo użyło. Dlatego mówię zabłysnąć, wiesz co to chodzi. Tu lecimy też na maksa. Po 15 trzy razy. Zobaczyłem, co robię, że sylwetkę mam ustawioną w ten sposób. Tutaj już się nic nie rusza. Ja nie potrzebuję tutaj ruszać tego obwalu. Ja tu jak ustawię, tak już ciągam. Tak. I spójrz jak ściągam, jak ją rozchylam na sam dole. No więc staram się ją tak rozchylić. Na maksa. Ładnie, ale łapa, ale triceps pięknie, ale triceps pracuje, to jest to. Rok temu. 125 kg na rok temu. To właśnie, na wolny. 125. To trzeba zauważyć, po pierwsze używaliśmy relatywnie małego obciążenia, zgadza się? A czuć ten trening bardzo ładnie. Czuć bardzo ładnie, a mało obciążenie. I jak to jeden gościu, nawet on z Wakefield do mnie przyjeżdża, tak podobnie sobie, Polak też. Mówi, Patryk, zanim przyjechałem do ciebie, nie mówię tego, żeby się chwalić, to mówię serio, jak on powiedział. Zanim przyjechałem do ciebie, to mówi, przerzucałem powietrze na siłę. Mówi, robiłem coś, co uznawałem, później uznałem, że to było bez celu. Z tobą potrenowałem, to zauważyłem, że na małym obciążeniu można zrobić coś bardzo fajnego. Wcale nie trzeba sobie katować stawu, wcale nie trzeba się, wiesz, zarąbać, uszkodzić sobie coś, zerwać mięsień, żeby fajnie wyglądać. Wiesz o co chodzi? Więc małe obciążenie, technika, pnięcie mięśniowe, to co dzisiaj było. Trzy aspekty. Teraz zrobimy to, co uwielbiamy najbardziej, kółeczko. Kółeczko najlepiej kształtuje chyba mięsień brzucha. Spróbujemy zrobić pełne. Ty ostatnio robiłeś dosyć ładnie. Bardzo ładnie się wyciągnąć do przodu. Z kolan, nie będziemy robić się, zrobimy z kolan. Po 15. Do kociego grzbietu ładnie wraca. Tak. Nadgarstki nie są wyłamane, z tego co widzicie. Więc nadgarstki są prosto. Co też jest bardzo ważne, istotne. Bardzo ładnie. I tyłkiem nie schodzi aż tam do samych stóp, a więc zachowuje technikę tutaj, można powiedzieć, że idealną. I ściąga brzuchem, co widać, że tutaj brzuch pracuje, nie biodra. Tylko schodzi do kociego grzbietu, więc brzuch pracuje. Bardzo ładnie. I zobacz, jak prosto jest. Tak. I zobacz, tu one nie pracują. A, dobrze. Na prosto. Tak. Spójrz. Na tak, to będzie zginać. Tak. A więc wiesz, co to pozwoli? Wrócić tak. Jak pugniesz, to tu nie wrócisz. O, już wiem. Mocno. To jest to. Trzy razy po 15. 7 po 15. 3 razy po 15. Bez szukaństwa. Bez kozy. Szacunek.
Brzuchy pokażę sobie. Tak, idziemy, idziemy wchodzę. Superman. Jan, 67 lat. Tak jak powiedziałem, ja chciałbym w swoim wieku żyć. Dziękuję. Teraz ja muszę mieć. Nie zdejmie! Daj ci pomogę! Dobra, już się nie popisuj. No, ty podaję. Ale kurta, zarazem ma coś też właśnie takie popularne. Spójrz, jak prezent dostałem. Od podopiecznego. Ule! Piękne. No. Piękne, dziękuję. Super. Bardzo. O, wycięta mocno, pokaż z tyłu. No. No, dobra. Na ładny. Zawody jej pojadę. Pojadę w niej na zawody. Rozwijaj się. Na dobrze. Rozwieraj. Nie jednego młodzieniaszka wzięła. Ale późno. Widzieliście? Ale wyszły kosteczki. Wyszły. Dół teraz lepszy. Klatka bardzo ładnie. Dobra, tak długo się jest. Górę zrobiłeś. Zrobił górę, poprawił górę. Poprawił górę, bo mówiliśmy, że na górę mogę pracować. To tu był dole. Fajnie, plecy pokaż tak dobre. Dobre plecy. Wszystko idealnie. A tu? Bardzo ładnie. No zejdziesz, bo to wiesz. Zapominaj się na plecy, zejdziesz. A powiem ci teraz tutaj. No. Czyli dla twojego opowiedzieć. Za tym razem się może zbliżyć. Patrzcie, tu dać wszystko, że będzie fajnie. Ale bardzo fajnie to jest. Z tego jestem zadowolony. Wcześniej nie mieliśmy tej góry całej. Nie mieliśmy tego w czasie. Mieliśmy nad tym pracować. Zaczęliśmy pracę nad tą górą i okazuje się tak, ja tu widzę. A, to jest to. Jeden tydzień robię handlę, drugi tydzień robię sztangę. Tak, jeden tydzień robił handlę, skos, drugi tydzień robił sztangę skosa, więc zamieniam. Na tym muszę skosić. Tak, i to zaowocowało w czym, że tutaj jest poprawione, jeżeli chodzi o bardzo ładnie. Super, super. Teraz napijemy się białeczka, jak prawdziwi mężczyźni. Gratul, będziesz? Tak. No bo te pierwsze będą w kastel, bo tam jeszcze o tym nie mówiłem, nie? Bo wcześniej będę w kastel. No ma, to jest łatwe. A co to jest? Te pierwsze to było na mistrzostwa wielkie. Tak, w kastel potem. Później będzie gratul. To jest białeczka po treningu. Białeczka. Izolat masz? Izolat. Janusz mówi, że przyjedzie na moje zawody do Bradford, na Mr. Universe. I już mogę zdradzić tę niespodziankę, którą miałem wcześniej. Powiedzieć, tydzień przed zawodami w Mr. Universe mam mistrzostwa Wielkiej Brytanii. A więc będę brał udział w mistrzostwach Wielkiej Brytanii w Castleford. Zapraszam wszystkich. A więc mogę zostać na samym początku mistrzem Wielkiej Brytanii, a później przypieczętować to zawodami Mr. Universe i tytułem Mr. Universe. To miała być niespodzianka. I kartą pro. No więc, no to jest ta niespodzianka. Ujawniona. No więc widzicie, nie piszcie, jeżeli nie znacie kogoś, nie wiecie, co ktoś przeżył i przeszedł w życiu, to nie piszcie, że Janusza życie musiał oszczędzać, dlatego wygląda, no nie oszukujmy się, wygląda jak miał 20 lat. I dlatego życie nie oszczędzało go życie. Ciężkie życie miał. Z tego co prywatnie rozmawialiśmy, to nie było lekko. A mimo wszystko, patrzcie, walczy o swoje cele i bierze to, co mu się należy. Bo czemu nie?